godzina pierwsza. Ja przybyłem, jak widzicie, w Suwałkach. Właśnie przyjechałem stąd. Przyjechałem z Warszawy do Suwałk. Właśnie mój pociąg, którym przyjechałem, teraz odjeżdża. No a ja. Godzina pierwsza na zegarze. Ja się kieruję w stronę granicy z Rosją. I wzdłuż tej granicy szlakiem Green Velo będę pokonywał. No ale głównym motywem jest przejechanie Green Velo. Więc ruszamy. Nie mam co czekać. No to witamy w Hanci. Jestem na szlaku Green Velo, no, z granicą Kaliningrad. O, właśnie, Suwałki. Tutaj, tu, stąd startowałem. Jadę gdzieś, jestem po 29, gdzieś tutaj. Jadę i zobaczymy. Zobaczymy, gdzie zanocuję, no, ale podejrzewam na dziko. Dobra, godziny 15:30, muszę zjeść. Bo kurna, śniadanie dzisiaj też nie zdążyłem zjeść, chapałem to w locie, nawijałem tą owsiankę. Ok, to do zobaczenia. Podjazdy moje ulubione. Ale cisza i pięknie tu jest, kurde. Po prostu pięknie. Dojechałem do tego starego wiaduktu, czy mostu. Starego. W sumie ja już byłem tutaj. Raz. Pięknie. No dobra, ja za chwilę. Zrobię foto i ten. I już będę chyba szukał nocleg. Gdzieś miejsce, rozbić się. Hold up. Lewo. Siemano, siemano. No właśnie jest 17:40. No, zrobiłem 60 km. Jestem w tym miejscu. Jestem w barcie jeziora. Jezioro Przerośl. No więc tak. Plan jest taki. Rozbijam się tu. Nie wiem, z ogniskiem. Zobaczymy, jak drewno poszukam. Jak znajdę drewno, to może spróbuję rozpalić. Ogólnie jest fajnie. Mi się to podoba. Zobaczymy, tu rozbiję namiot. Tam jest wschód, zachód, tam jest wschód. Więc jak z rana wstanę, to normalnie sznurek jak rozciągnę gdzieś pomiędzy tymi wiatami, to normalnie mogę spokojnie wysuszyć namiot. Bo tu jest duża otwarta przestrzeń, więc będzie dobrze pizgało. No i naczynia można umyć. U jednej pani naprzeciwko, w tamtym domku, nabrałem
Nabrałem wody świeżej. No dobra, ja się rozglądam i się zaczynam szykować do spania, w sensie rozkładać namiot. No to timelapse. Sobie zjeść. Zaraz gotowałem sobie standardowo pesto makaron z pestem. Makaron z pestem. Kurwa, co za głąb. Tak. Łyżkę zapomniałem w domu, więc u babci, gdzie nabierałem wodę, to wziąłem. Lubię pesto. Ogólnie. Zjem sobie ser. Z chorizo. Zaraz zrobimy sobie do tego wszystkiego herbatę. Kurwa, z herbatą chętnie bym nad wodą posiedział. Ponoć od jutra już pogoda będzie taka sobie, właśnie pogodę zobaczymy. Pogoda. Tak, 10 dni. No tak, właśnie od jutra 1 stopień, w piątek będzie 0, w sobotę będzie 1 i w niedzielę będzie 1. No to w niedzielę skończę. Już tak udaję. No dobra. To co, nie będę się rozgadywał. O, proszę bardzo. Kiełbaski. Serki. Zaraz herbata jeszcze będzie. No dobra, to do zobaczenia jutro.